Dzień dobry. Będę chciał dzisiaj zasiać słoneczniki. Wiem, że już jest późno, ale dorwałem takie, co mają po 5 metrów, 4 i 3 metry ponad. Zobaczymy, czy urosną. Na początku to nasypię ziemi w kubeczki. Już tu mam parę przygotowanych i po prostu powsadzam sobie nasionka. Mam już przyszykowane kubeczki. Są trzy rzędy po 5 sztuk. Na razie na próbę zobaczę, co jeszcze wymyślę. Idę po nasionka. Otóż słoneczniki, które chciałbym na zamknięcie, chciałbym posiać, no to są takiego typu. Jest 15 z ziarenek, tak, 15, ale ja chcę siać tylko 5. 4,60 m, 5,30 m. To jest maksymalna czy średnia? No i tutaj niski, taki prawie że niewidoczny, ledwo z ziemi wychodzący na 3,5 metra. Będę chciał je zasiać, a potem przesadzę je do wiaderek, jak już urosną. Pod tą budką szybko zaczną kiełkować i zobaczymy, co z nich wyrośnie. Mam nadzieję, że 5,20 to minimalne, takie najniższe będą. Jak już sobie tutaj naszykowałem, to będę chciał już wsadzać. Zacznijmy od najwyższych. Banderola została zerwana. Takież to wyglądasz. Normalnie słonecznik wsadzam, wpychając paluchem ziarko o do dołu. Nie wiem, czy tak się powinno robić, czy tak się nie powinno robić, ale ja tak robię. Oszukali mnie, tu nie ma 15. Jest 7,5. O, ale tną na tych nasionkach? Zawsze to te parę procent do przodu, nie? Co jeszcze, żebym nie zapomniał? Jak już je tutaj sobie wsadzę, w którejś kieszeni 5,20, tak? To miało być. Dobrze. Takie sobie popisałem tam, jak będzie można zobaczyć, ile to ma metrów. Nie piszę co, bo będzie wiadomo. Przecież to nie ogórek, ani nie sałata, ani nie pomidor, tylko słonecznik. Kurczę, mogłem trochę inaczej napisać wyżej, ale dobra. Jedziemy z następnym. Banderole otwieramy, 4,60. Tu jest ich więcej. 4,60. Dobrze. Jeżeli chodzi o słoneczniki, to nie wiem, jaka będzie pogoda. Na słoneczniki powinna być dość ładna. Ciepło, dość sucho, żeby zdążyły jeszcze dojrzeć. No nie dość, że teraz jest już późno, to wątpię, żeby dojrzały sobie elegancko, tak jak powinny. Do takiego stopnia, żeby je można było zjeść. Ale jeżeli ich nie zjem, to sam fakt, że są takie ładne, dość wysokie, są, no, piękne kwiaty. Można sobie przy nich zrobić zdjęcie i takie tam inne rzeczy, ale są naprawdę ładne. Nie muszę ich zjadać, wystarczy, że będą, po prostu. O, tych to dali więcej. Chyba im się maszyna zepsuła.
są teraz już te najniższe, co ledwo będą z ziemi na 3,5 metra wystawać. Akurat mam taki korytka, że się mieści rządek z pięć sztuk, także nie będę przesadzał, a nie mam miejsca, muszę coś już do ogrodu wyrzucić, bo naprawdę za ciasno się tu zrobiło. I wsadzam te patyczki z opisanym metrażem. Ale czy to wszystko? No nie, jeszcze to nie koniec. Nasionka muszą dostać wody, żeby zaczęły kiełkować. Odlewam tak, o byle jak. Teraz mi patyczki przeszkadzają. O. Coś za coś. I powsadzam, jak urosną, do wiaderek. Zobaczymy, co z nich wyrośnie. Co z tego będzie. Tutaj mam już dość ładne. Już dawno wykiełkowały. I chcę je właśnie dać do wiaderek, ale nie wiem, co to za rodzaj. Nie zapisywałem, nie pamiętam, ale jakiś niski, taki bardziej ozdobny mi się wydaje. Nic specjalnego. Kilka do wiaderek, a kilka do ogrodu. Już chyba można. Jest wiaderko, żebym nie pomylił się, co tu rośnie, będzie na żółto. I tak myślę sobie, że może wsadzę trzy. Mam nadzieję, że nie będą walczyć. Nie będą walczyć o siebie. Nie wiem, jak będą czuły się w tym wiaderku, ale wydaje się mi, że nie będzie tak źle. Idę po resztę.
te już są wsadzone. Jedne czarne. A, bo pójdzie w inne miejsce. Zobaczymy. Reszta, co mi została, chcę wsadzić już do ogrodu. Te na razie tu będą stały, żeby się osłoniły trochę od wiatru, bo są bardzo delikatne. Złapią trochę mocy, siły. To postawię je już we właściwe miejsca. No a te właśnie muszę dać do ogrodu. Mam tylko nadzieję, że wiatr ich nie połamie, bo dość silne wiatry wieją. To już siedzą w ogrodzie, nie? To... No i mam nadzieję, że ślimaki się do nich nie dobiorą tak szybko. Uch. Miałem je jeszcze podlać, ale patrząc na niebo, to raczej chyba nie będzie takiej potrzeby, gdyż zaraz padnie deszcz. Na to zawsze można liczyć. A ja tylko czekam, kiedy one zaczną ładnie sobie już rosnąć, kiedy już będzie dość ciepło i będę mógł je poustawiać w różne miejsca, tam gdzie mi się podoba. A jak mi się już nie będzie tam podobało, to je po prostu przestawię. Nie wiem, jak zrobię z tymi 3-5 metrami, ale to będzie ciekawe. To na razie, trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę.